To jest nasza recepta na koronawirusa na ten czas. Dużo lęku, dużo niepewności. Spróbujemy powędrować teraz do środka. Połóż się wygodnie lub usiądź z wyprostowanymi plecami. Zacznij powolutku rozluźniać całe swoje ciało. Rozluźnij stopy. Rozluźnij stawy skokowe, łydki, kolana, uda, biodra. Rozluźnij pośladki. Rozluźnij obszar kości łonowej, kości krzyżowej. Rozluźnij cały brzuch, wszystkie wewnętrzne narządy. Rozluźnij obszar lędźwi, całych pleców, obszar łopatek. Rozluźnij klatkę piersiową. Rozluźnij całą obręcz barkową. Rozluźnij ramiona, łokcie, przedramiona. Rozluźnij nadgarstki, dłonie, palce. Rozluźnij całą szyję, kark, okolice krtani, gardła. Rozluźnij całą głowę, skórę głowy. Rozluźnij oczy. Pozwól, żeby lekko zapadły się do środka. Rozluźnij policzki, usta, język. Rozluźnij szczęki. Pozwól, żeby całe ciało uwolniło się od napięć. Uwolnij też od napięć ciało emocji i ciało mentalne. Pozwól, żeby myśli się rozpływały w oddechach. Żeby rozluźnić ciało emocji, przywołaj sobie jakąś bardzo szczęśliwą chwilę ze swojego życia. Najlepiej by było, gdyby ona zadziała się w przyrodzie, w lesie, na łące, nad jeziorem, nad morzem. Ta chwila euforii, którą sobie przypomnisz, rozluźni całą sferę emocji. Wejdź w nią na chwilę. Przywołaj tę radosną, te radosne odczuwanie. Kiedy to zrobisz, emocje uspokoją się. Spróbujemy teraz powędrować w rozluźnienie całej sfery mentalnej. Policzę od 10 do 1, tak, aby cały twój umysł, sfera mentalna była gotowa na wewnętrzną pracę. 10, 9, 8, 7, 6. Pozwól, żeby twój umysł rozprzestrzenił się, żeby cała sfera mentalna skupiła się i skoncentrowała. 5, 4, 3, 2, 1. Teraz zaczniemy głęboką transformację twojego wnętrza. To
co tworzy nam pole bezpieczeństwa, to jest miłość do siebie samego. To jest akceptacja siebie. To jest szacunek i wiara w siebie. Spróbuj wewnętrznie powiedzieć do siebie: kocham siebie. A jednocześnie poczuj to w całym ciele. Poczuj to w każdej komórce i w każdym atomie. Jeżeli czujesz, że ta miłość do siebie nie jest zbyt mocna, spróbuj ją wzbudzić. Spróbuj też przypomnieć sobie chwilę, kiedy w życiu byłaś czy byłeś naprawdę szczęśliwy i kochałaś czy kochałeś mocno. Gdy przypomnisz sobie stan tych uczuć, to one rozleją się po całym Twoim ciele. Będzie Ci wtedy łatwiej przekierować ten strumień do siebie samego, do siebie samej. Miłość ma też kolor. To jest różowe światło. Kto z Was może sobie je wyobrazić? Poczuj, że ze środka serca, ze środka mostka, gdzie znajduje się jego centrum, wypływa teraz różowe światło, które obejmuje z zewnątrz całe Twoje ciało, ale również wypełnia Cię od środka. Tak, wibracja tego koloru przenika całe Twoje ciało, całe Twoje jestestwo. Kocham siebie. Akceptuję, szanuję i uzdrawiam. Kocham, szanuję, akceptuję i uzdrawiam siebie. Niech te słowa przenikają Cię do głębi. Miłość jest najlepszą ochroną na wszystko, co możecie spotkać. Jeżeli te słowa budzą w Tobie sprzeciw, albo czujesz w środku gdzieś zgrzyt, polecamy afirmację wybaczenia. Wybaczam sobie i wszystkim istotom całą moją przeszłość, przyszłość. Spróbuj uwolnić to, co blokuje przepływ energii, przepływ akceptacji i miłości do siebie. Uwolnij cały opór, jeżeli jest, czy w ciele, czy w emocjach, czy w myślach. Opór przed tym, żeby obdarzyć siebie prawdziwą miłością, szacunkiem. Kocham siebie i dlatego jestem bezpieczny, bezpieczna. Kocham siebie, dlatego moje życie jest szczęśliwe i pomyślne. Moja siła życiowa jest tak wielka, że pokonuje wszelkie przeszkody. Moja wiara w siebie dodaje mi skrzydeł. Moje życie jest twórcze i pomyślne. Całkowicie ufam sobie. Ufam Bogu, ufam aniołom i dlatego jestem bezpieczny, bezpieczna. Ta ufność w siebie i wiara w opatrzność tworzy mój dobry los. Moja siła życiowa i moja witalność jest tak wielka, że pokonuje wszelkie przeszkody, wszelkie trudności. Kocham, szanuję, akceptuję i uzdrawiam siebie na każdym poziomie. Mam pełną ufność w swoje życie, w to, kim jestem i w swoją przyszłość.
żyje po to, by doświadczać szczęścia. Jestem w pełni bezpieczny, zdrowy i silny. Jestem w pełni bezpieczna, zdrowa i silna. Jestem w pełni bezpieczna, zdrowa i silna. Jestem zawsze bezpieczny, dlatego że żyję w harmonii i zgodzie ze sobą. Jestem bezpieczna, bo harmonia przenika całe moje życie. Kocham siebie, akceptuję, mam ufność w swoje życie. Życzymy Wam wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrowia. I pomyślności. Takim staropolskim bądź zdrowy. Żegnamy się z Wami. Dziękujemy. Dziękujemy.